Jak zrobić płatki drożdżowe, czyli suszone nieaktywne drożdże? Składniki. Przygotowanie. Drożdże zostawiamy na kilka godzin poza lodówką, tak aby złapały temperaturę pokojową. Po tym czasie rozkruszamy je na drobne kawałki i wrzucamy do słoika. Dodajemy 5 g wybranego słodzidła i wodę. Mieszamy dokładnie, słoik przykrywamy papierem do pieczenia, który dodatkowo umacniamy gumką recepturką. Następnie papier nakłuwamy wykałaczką, aby drożdże mogły lepiej oddychać. Tak przygotowany słoik z drożdżami stawiamy w ciepłym miejscu, na przykład na nasłoneczniony parapet, nad rozgrzanym kaloryferem czy po prostu przy kaloryferze. Ewentualnie przy kuchence z zapalonym palnikiem. W ciągu najbliższej godziny trzeba zaglądać do słoika, więc nie planujcie wyjść w tym czasie. Po 15 minutach dodajemy 5 g cukru i mieszamy. Po kolejnych 15 minutach następne 5 g cukru i po kolejnych 15 minutach ostatnie 5 g cukru. Czyli 3 razy po 5 g cukru co około 15 minut. Za każdym razem dobrze mieszając zawartość słoika z dodanym cukrem. Mieszać najlepiej drewnianą łyżką. Po tych zabiegach odstawiamy słoik na 50-60 minut, w tym czasie piana powinna opaść, a drożdże powinny przestać rosnąć. Po upłynięciu godziny wylewamy zawartość słoika do naczynia żaroodpornego. Najlepiej szklanego, używamy sporego naczynia, tak aby drożdże po wylaniu stanowiły cienką warstwę na jego dnie. Ważny moment, drożdże wjeżdżają do piekarnika. Zamysł jest taki, aby odparowała woda, a zostały same drożdże, ale żeby też nie spiekły się za bardzo. Ważne, trzeba ten drożdżowy płyn, który mamy, dobrze rozmieszać. Jak widać, jest w nim trochę cieczy, trochę piany, trochę twardszych części, trochę bardziej gęstych części. Zależy nam jednak, żeby był to jak najbardziej jednolity płyn o jak najbardziej jednolitej konsystencji, ponieważ taka piana będzie się przypalać szybciej niż płyn, a bardziej stałe części będą się suszyć dłużej. Tego nie chcemy, więc dla spokojniejszej pracy niech wszystko ma mniej więcej taką samą konsystencję, więc dobrze mieszamy. Stawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 20 minut. Piekarnik piekarnikowi nierówny, więc masa może się przypiec w niektórych zbyt mocno nagrzewających się urządzeniach, więc przy pierwszym podejściu polecam kontrolować ten proces i co kilka minut zajrzeć do drożdży, aby w razie zbytniego przypalania się odpowiednio wcześnie zareagować ewentualnym zmniejszeniem temperatury i lekkim zamieszaniem całości. W tej części z racji wysokiej temperatury trzeba kontrolować, szczególnie przy brzegach. Jeśli coś się tam dzieje nie tak, mieszam całość i wstawiam ponownie do środka. Po 20 minutach uchylamy lekko drzwiczki piekarnika i zmniejszamy temperaturę do około 140 stopni Celsjusza. Pieczemy tak przez kolejne 30 minut. Po 30 minutach zmniejszam temperaturę do 100 stopni, zamykam piekarnik i suszę jeszcze przez około 50 minut. Teraz, jako że została już bardziej zbita masa i może być ona miejscami bardziej podatna na przypalanie, kontroluję już co około 10-15 minut. I jeśli jakaś część drożdży jest bardziej spieczona, to ją po prostu wyjmuję, a bardziej wilgotne części wymagające jeszcze dosuszenia zostawiam w piekarniku. Ewentualnie mieszam lekko i zostawiam w piekarniku. Szybciej może dosuszyć się na przykład masa z brzegów naczynia, ma tu znaczenie sam kształt naczynia, którego używacie do pieczenia. Jak widać, moja misa ze szkła żaroodpornego jest lekko wklęsła i z tego powodu przy brzegach jest cienka warstwa drożdżowego płynu, co sprawia, że jest on na przypalenie bardziej podatny. Idealne byłoby naczynie kompletnie płaskie. Po 50 minutach waszym oczom powinien ukazać się mniej więcej taki efekt lub zbliżony. Jeśli zostało jeszcze trochę wilgoci, trzeba na jeszcze kilka minut pozostawić je w piekarniku, aby wyparowała. U mnie po 45 minutach wilgoci nie było, ale to zależy od piekarnika, od kształtu naczynia i od tego, jak bardzo wyrosła nam drożdżowa papka. Ostrzegam, że drożdże bywają nieprzewidywalne, więc pamiętajcie, że może być potrzeba na przykład dosuszać je w 100 stopniach nie przez 50 minut, a na przykład przez 70 lub w drugą stronę, będą gotowe szybciej. U mnie po 50 minutach ostatniej fazy dosuszania płatki były lekko przypalone na brzegach, ale myślę, że takiego lekkiego przypalenia nie da się całkowicie uniknąć, bo na brzegu jest po prostu cieńsza warstwa papki drożdżowej. No dobra, może by się udało, gdyby bardzo często całość mieszać i po prostu pilnować naszej produkcji bardzo starannie, a póki co polecam jednak te mocniej przypalone płatki odrzucić, bo mogą być niezdrowe, rakotwórcze. W ogóle weźcie proszę poprawkę, że jest to przepis nakierowany na to, aby zrobić to możliwie jak najszybciej i najsprawniej, jednocześnie nie przypalając zbyt płatków i nie musząc nad nimi stać przez te kilka godzin produkcji. Najlepiej byłoby suszyć je przez pół dnia lub nawet cały dzień w piekarniku nagrzanym do 50-70 stopni. Jakby jeszcze mieszać je co 5-10 minut, mielibyśmy super równiutko wysuszone płatki bez prawie żadnych przypaleń. Jak ktoś ma ochotę i czas, to polecam taki sposób, bo najbardziej czasochłonny, ale jednocześnie najpewniejszy. Wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i pozwalamy przyszłym płatkom drożdżowym całkowicie ostygnąć. A potem już tylko trzeba je zmielić i gotowe.
Po około godzinie drożdże wystygły, są już suche i gotowe do mielenia. Tu ważna rada. Jeśli zostawicie je do kompletnego wystygnięcia w piekarniku, to wyschną one jeszcze bardziej i prawie na pewno przykleją się mocno do dna naczynia, które ciągle jest rozgrzane. Zrobiłem ten błąd 2 razy i efekt był taki, że płatki dało się odratować, ale było przy tym sporo skrobania. Co więc polecam? Najlepiej wyjmijcie je od razu lub po kilku minutach od wyłączenia piekarnika. Wtedy współpracują one najlepiej i nie robią zbytnich problemów z odchodzeniem od naczynia. Bardzo dobrze do wyjmowania sprawdza się drewniana łyżka. Może też wydawać się, że niektóre części są jeszcze zbyt wilgotne, jednak polecam zachować spokój, wyjąć wszystko i dać całości spokojnie dosnąć już w temperaturze pokojowej lub w stygnącym piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Większość wilgoci uleci z płatków, a zależnie od tego, jak chcecie je zastosować w kuchni, czasem takie lekko wilgotne kawałki mogą być nawet bardziej pożądane przez kucharza. Po około godzinie drożdże wystygły, odparowały, są już suche i gotowe do mielenia. Wrzucamy je do blendera i miksujemy na proszek. Nie ma też problemu, aby zmiksować je teraz na drobny proszek, odstawić w słoiku na kilka dni, a po tym czasie zmielić je na jeszcze drobniejszy proszek. Będzie to łatwiejsze, bo przez te kilka dni po prostu doschną jeszcze bardziej. Tak prezentują się po wszystkim. Z 2 kostek drożdży, które kosztowały po złotówce za sztukę, udało się zrobić około 50 gram płatków. Płatki wyrobione tym sposobem mają mocniejszy smak i aromat od tych kupionych w sklepie. Dobrze jest mieć to na uwadze i dodawać ich ciut mniej niż podają przepisy. Są idealną przyprawą do dań słonych, super nadają smak umami. Płatki to też nie jest dobre słowo w tym przypadku. Lepsze określenie to miał lub kryształki, kamyczki drożdżowe. Tak naprawdę są tylko lekko twarde, a jak widać pod naciskiem mają gumiastą, drożdżową konsystencję. Z kolei po dodaniu do ciepłej lub wodnistej potrawy rozpływają się w niej, a jako sucha posypka na przykład do sałatek lekko pochrząszczą pod zębami i to wszystko. Taka jedna partia, cała, została zjedzona przeze mnie osobiście, oczywiście nie na raz, i nie miałem żadnych dolegliwości żołądkowych. Uzyskane płatki to oczywiście drożdże nieaktywne, a więc nie fermentują i nie grożą nam problemy trawienne. Praktycznie niezastąpione w przepisach na ser wegański, ponieważ nadają właśnie ten serowy posmak. Można też posypywać nimi surówki, warzywa, dania, ziemniaki, kasze. Zawsze ciężko przychodzi mi powiedzieć posypywać kanapki, ponieważ nie jadam glutenu, jestem jego przeciwnikiem, ale dobra, można też posypywać kanapki. Najlepiej bezglutenowe, z ciasta marchewkowego. Super pomysłem jest dodanie ich do past warzywnych, pasztetów kaszowo-warzywnych i tym podobnych wypieków. Co do zawartości mikroskładników, to mówi się o dużej zawartości witamin z grupy B, cynku, chromu, żelaza czy aminokwasów. Ale nie wiem, czy coś z nich tam zostało po takim potraktowaniu wysokimi temperaturami. Podsumowując, jest trochę pracy i ubytek prądu, więc ogólnie cenowo wychodzi mniej więcej tak, jakbyśmy kupili płatki w sklepie, ale ile radości z wykonania tego samemu, plus nauczyliśmy się czegoś nowego. W sytuacji awaryjnej myślę, że bardzo przydatna wiedza. Po jakimś czasie aromat staje się trochę lżejszy i płatki zaczynają przypominać smakiem te kupione w sklepie. Nie obawiajcie się, że wyjdą one słodkie, cukier jest fermentowany przez drożdże i po tym procesie w ogóle nie jest wyczuwalny. Płatki drożdżowe to taki naturalny glutaminian sodu. Jeśli chcecie uzyskać smak umami, czyli ten właściwy dla mięsa, serów, sosu sojowego czy tradycyjnego rosołu, to dobrze kombinujecie. Płatki się do tego idealnie nadadzą. Jeśli chodzi o długość przechowywania, u nas w takiej formie najdłużej wytrwały około 7 dni. Oczywiście nic złego się z nimi przez ten czas nie działo, żadnych oznak pleśni czy innych niepożądanych efektów. Zawsze przechowuję w temperaturze pokojowej, w szafce, w słoiku. Nie ma potrzeby zatrudniać lodówki. Inspirowałem się przepisem ze strony Wegujemy, który po swojemu zmodyfikowałem. Okej, już chyba wszystko wiecie. W razie pytań czy sugestii proszę o komentarze. Jeśli pomogło, podobało się lub rozweseliło, zapraszam do subskrypcji, bo będzie więcej. Smacznego i na zdrowie, cześć!